Hydrotrek Radom wciąż ma szansę na zachowanie ligowego bytu. Podopiecznym Roberta Witki potrzebne są jednak zwycięstwa. A w czwartek o takie będzie ciężko, bo rywalem Radomian będzie Enea Zastal BC Zielona Góra, obecny wicelider rozgrywek Energa Basket Ligi. Zespół z Radomia notuje teraz serię 12 porażek z rzędu. Ma na koncie tylko 4 zwycięstwa w lidze i aż 20 porażek. Taki sam bilans ma Gieteka Gliwice, ale ekipa ze Śląska jest w nieco lepszej sytuacji, bo ma korzystniejszy bilans spotkań bezpośrednich z Radomianami. Początek starcia Zastalu z Hydrotrakiem w czwartek 17 marca o godzinie 20 w Zielonej Górze.